Jedziemy 2 godziny, 3 godziny jedziemy i potem tego nie ma. Owady w Korei i ogólnie stworzenia są jakieś większe. Jak widać, złote rybki też. I mi się już zapaliła jakaś lampka. Tu jest jakaś propaganda. Tradycyjne ciastko od 40 lat. Po pierwsze mamy krople deszczu na obiektywie. Deptak z wielkim panelem LED. Miałam pewne podejrzenia, że to się tak skończy. Zaczynamy dzień od tego, że nasza kawa wylała się do torby i wszystko tutaj jest mokre. Ale za to mamy widok na Lotte Tower. Za 4 minuty odjeżdża nasz autobus do Daejeon. I to nie jest miejsce, do którego chciałyśmy dzisiaj jechać. I musimy wam opowiedzieć tę historię, ale teraz biegniemy, bo pan właśnie postanowił zamykać autobus. I z naszego biletu, który przed chwilą widzieliście, zostało nam tylko to. I jako, że nie planowałyśmy w ogóle jechać dzisiaj do Daejeon, to właśnie jesteśmy na etapie szukania jakichkolwiek atrakcji i zabytków, które chcemy tam zobaczyć. I my chciałyśmy jechać do Daejeon podczas naszej poprzedniej podróży do Korei, ale nam się to nie udało, nie znalazłyśmy na to czasu, więc mamy jakieś pineski pozaznaczane na mapie i teraz po prostu je przeglądamy, ale to zupełnie nie był plan na dziś i musimy wam opowiedzieć koniecznie tę historię, ale w tym autobusie jest przerażająco cicho, jak w każdym koreańskim autobusie, więc myślę, że historia jeszcze chwilę musi poczekać. Spędzimy tę podróż na szukaniu atrakcji. Czekamy na inny autobus, ale do samego miasta dojechałyśmy i myślę, że teraz jest taki czas, żeby opowiedzieć wam historię, co my właściwie tutaj robimy. To znaczy, jeszcze nic tutaj nie robimy, bo nie planowałyśmy dzisiaj przynajmniej nic tutaj robić. Tak jak wam wspominałam, Daejeon od zawsze był na naszej liście, tylko po prostu nigdy nie zdążyłyśmy tutaj pojechać, ale dzisiaj wstałyśmy z myślą pojechania do Danyang. Prawdopodobnie Daejeon mówi wam więcej niż Danyang, bo Danyang to jest miasto, które my same dopiero odkryłyśmy. Objawiło nam się w internecie kilka miejsc, które bardzo chciałyśmy tam zobaczyć i w tym okresie, o tej porze roku jest tam pięknie, przynajmniej z tego, co widziałyśmy w internecie. Także dzisiaj wstałyśmy z myślą, że w końcu tam pojedziemy. Jest tam naprawdę bardzo ładne obserwatorium, a przynajmniej widok z tego obserwatorium jest bardzo ładny, więc pomyślałyśmy, że zrobimy sobie zdjęcia, jako że w Seulu teraz panuje piękna jesień. Uznałyśmy, że to jest idealny moment, wstałyśmy rano i to rano nie było aż tak rano, jak powinnyśmy by wstać. Wstałyśmy o 7 i okazało się, że spóźniłyśmy się na pociąg o 9. Ten pociąg do Danyang jechał 2 godziny, no i niestety się na niego spóźniłyśmy, więc pojechałyśmy na dworzec autobusowy i okazało się, że autobusy do Danyang jeżdżą co 4 godziny, więc byłybyśmy tam około 14-15, a nasza lista rzeczy do zwiedzenia jest taka, także zupełnie nam się to nie opłacało i według informacji w internecie ten autobus powinien być co godzinę, nie był co godzinę, więc musiałybyśmy na niego czekać do godziny 13, a było po 10, także nagle uznałyśmy, że pojedziemy do jakiegokolwiek innego miasta, do którego chciałyśmy jechać i zaczęłyśmy klikać po prostu po maszynie do kupowania biletów na wszystkie miasta, które nam coś mówiły i wybrałyśmy to, do którego się jedzie najkrócej i nasz wybór padł na Daejeon. I znalazłyśmy naszą ulubioną tablicę, która jest w każdym takim mniejszym mieście, chociaż Daejeon nie jest mniejszym miastem, bo jest 6 największym miastem w całej Korei Południowej. W każdym razie większość z tych atrakcji jest dzisiaj na naszej liście. Chcemy na pewno odwiedzić ten park historyczny. Miałam nadzieję na to jezioro, ponieważ one było polecane w każdym przewodniku, na każdej stronie, którą przeczytałam w autobusie, ale niestety chyba jest za daleko i nie zdążymy. Teraz jesteśmy blisko tego miejsca i to jest arboretum i tutaj też chciałybyśmy wejść. Zobaczymy, czy będzie tam coś, co nas zainteresuje. Cały ten górny rząd właściwie chcemy zwiedzić. To jest park rozrywki, który w internecie nie wygląda co prawda jak największy park rozrywki, ale my czujemy się zobligowane do sprawdzenia każdego parku rozrywki w każdym kraju, do którego jedziemy. To jest Sky Road, bardzo znana ulica w Daejeon, na której są takie panele, więc to na pewno też chcemy zobaczyć na żywo i to było polecane do zobaczenia wieczorem, także mam nadzieję, że nam się uda. Także zaczynamy tu, później stąd jedziemy tu, do Award i do Puri. Mamy nadzieję, że atrakcje na jeziorze, czyli nasze ulubione łabędzie, będą jeszcze czynne. Stąd spróbujemy pojechać tu, czyli do tego miasteczka historycznego, a później stąd tu, czyli na Sky Road. Tutaj jest też w pobliżu taka bardzo znana piekarnia i nawet nasz znajomy od razu ją polecił, jak tylko powiedzieliśmy, że jesteśmy w Daejeon. Później wracamy tu
na fontanny i gdzieś kiedyś znajdziemy terminal, żeby wrócić do Seulu. Po drodze w ogóle trochę zaczęło padać, ale już jest lepiej, mam nadzieję, że tak zostanie. Ja nie mam czasu na żaden deszcz, ponieważ jechałyśmy tutaj ponad 2 godziny, 3, tak myślę, 3,5, jakby tak liczyć jeszcze z dojazdem od nas do domu, do dworca. Ale znalazłyśmy to arboretum, chociaż to teoretycznie nie było takie proste, ponieważ wiedziałam, że ono jest tu. Mapa w ogóle pokazywała, że nie wiem, gdzie my jesteśmy. Nagle po drodze był jakiś występ. Nie wiedziałyśmy w ogóle, co się dzieje. Okazuje się, że to arboretum jest dosłownie na środku, ale jest podzielone na dwie części. Na wschodnie i zachodnie. I my teraz jesteśmy przed wschodnim. Odkryłyśmy, że wejście jest darmowe, więc wchodzimy do środka, ale po drodze zauważyłyśmy, że ludzie tutaj jeżdżą takimi genialnymi rowerkami na 4 osoby i bardzo chciałyśmy to wynająć. Tylko okazało się, że oni tak naprawdę jeżdżą tylko i wyłącznie wokół tego placu. Nie wiem, zobaczymy, gdzie to można w ogóle znaleźć, co z tym można zrobić. Ktoś właśnie kopie but przez cały plac, nieważne. Za mną znajduje się napis Daejeon is you, za nim znajduje się most. Za mostem znajduje się obserwatorium, tak jak mówiłam. Wszystko już tutaj stąd widać. Gdzieś jest ten park rozrywki, ale ja go nie widzę w tym momencie. Może, nie wiem, może on jest jakiś taki miniaturowy. Ale najpierw idziemy oglądać arboret. Tak jak mówiłam, teraz w Korei panuje piękna koreańska jesień, więc po ogrodzie z różami zostało tyle. Dosłownie może 6 róż, ale nasza wyobraźnia działa i zgodnie uznałyśmy, że tutaj na wiosnę musi być pięknie. Kiedy cały ten teren jest pokryty na przykład takimi różami. I wydaje mi się, że to jest nasz kolejny plan, wrócić tutaj wiosną. Ale to miejsce ma naprawdę dużo mieszkańców i wydaje mi się, że to widzicie. Chyba kamera nawet nie pokaże, jak duże są te pszczoły w Korei. Ja jestem tak zafascynowana owadami w tym kraju. One są tak gigantyczne, że jak Ann sobie tam mówi o kwiatkach, to ja postanowiłam wygooglać koreańskie pszczoły. I to chyba nie jest pszczoła. Nie mam pojęcia, co to jest. Jest, znalazłam ten gatunek, jest na Wikipedii. Oczywiście w wersji angielskiej. Nie wiem, czy to widać, ale jest naprawdę duże. Ja tutaj weszłam po chyba tym zdjęciu. Wygląda dość nieprzyjaźnie. A w tym stawie, bo jednak nie można tego nazwać jeziorem, pływają ryby i to dość spore ryby. Ta jest przepiękna, jest cała złota. Płynie do nas, może spełni nasze marzenia. Ale widzę, że te ryby są bardzo przyzwyczajone, ludzie je karmią. I tak jak powiedziałam, owady w Korei i ogólnie stworzenia są jakieś większe. Jak widać, złote rybki też. Nie wiemy, czy dobrze było widać tę rybę w kamerze, ale na żywo ona była naprawdę złota. Próbowałyśmy też zrobić zdjęcie telefonem, no i wyszło jak wyszło. A tutaj pływa jedna samotna lilia wodna. Jeden kwiatek się jeszcze uchował. A jeżeli chodzi o jesień w tym miejscu, to wygląda ona tak, że jak teraz idziemy tą alejką, to widać, jakby była tylko po prawej stronie, a po lewej jeszcze nie. Doszliśmy do jednego z bardziej charakterystycznych obiektów dla Daejeon, czyli do Expo Bridge. I niestety, jak to już bywa w naszym życiu, coś musiało być zamknięte i tym razem zamknięty, a raczej odwołany jest akurat pokaz fontan. Także tylko wam po prostu wspomnę, że coś takiego powinno się tutaj gdzieś w okolicy odbywać. My niestety tego dzisiaj nie zobaczymy. Ja się już trochę przyzwyczaiłam. Zresztą jak oglądacie nasze vlogi, to doskonale wiecie. Ja się już troszeczkę przyzwyczaiłam do tego, że znajdujemy jakąś atrakcję w internecie, potem jedziemy, 2 godziny, 3 godziny jedziemy i potem tego nie ma. Mało tego, jak spojrzycie na rzekę, to chyba już wiem, dlaczego nie ma fontan. Nie mam pojęcia, co się stało, ale niestety rzeka wygląda tak, więc nie ma tutaj fontan, nie ma tutaj niczego, nie ma tutaj nawet rzeki. Wygląda to troszeczkę strasznie. Ale wyszłyśmy tak czy siak na ten most, żeby zobaczyć z bliska te dwa łuki. Przeczytałyśmy tylko, że one mają symbolizować Yin i Yang. Teraz tak mi się przypomniało, że podobne znajdują się w Busan z podobną historią. I ten most około godziny 18 też jest podświetlany. Ale to, co się dzieje pod nim, naprawdę nas szokowało. Tam jest trochę więcej tej wody dalej. Ale tutaj przy samym moście wydaje mi się, że istnieje miejsce, które by nam pozwoliło przejść z jednego brzegu na drugi tak po prostu. Ale tam na środku idzie jakiś ptak i podkreślam, on idzie. On idzie, przed chwilą był tutaj bliżej i ta woda sięgała mu może do połowy nóżek i on sobie po prostu tutaj chodzi, jakby to była zwykła kałuża. A tam pod mostem w ogóle leży wózek sklepowy. Chyba już trochę tutaj leży, tak sądząc po jego stanie. Po pierwsze mamy krople deszczu na obiektywie, ale to jest nasz kolejny cel, czyli obserwatorium. Niskie się wydaje, ale według internetu ma z niego być widok na całe miasto. Weszliśmy do tego obserwatorium, zastanawialiśmy się, gdzie kupić bilety. Okazuje się, że biletów chyba nie ma, bo nikt tutaj nie pracuje.
Tam jest miejsce, gdzie ktoś powinien siedzieć, udzielać jakichkolwiek informacji. Nikogo tam nie ma, jest numer telefonu, więc można sobie zadzwonić. Ale strzałka wskazywała na windę, więc jedziemy na górę. Dojechałyśmy na drugie piętro i to drugie piętro okazuje się być szczytem tego obserwatorium. Ale uwaga, zabawna historia jest taka, że jeszcze chwilę temu z tego mostu chciałyśmy dosłownie tędy przejść do tego obserwatorium. I już oczami wyobraźni widziałyśmy, jak ta fontanna się włącza, bo ona się włączyła, jak byłyśmy gdzieś tu obok niej, a nie przeszłyśmy tędy, tylko wyłącznie dlatego, bo było mokro. Jest tutaj też taki widok, ale jest to bardzo dziwny widok, ponieważ tak naprawdę tam na samym dole to widać tylko chodnik, a główną atrakcją, że tak to nazwę, są te ściany dookoła. I właściwie główną atrakcją tego obserwatorium oprócz widoków jest kawiarnia. Tutaj dookoła przy każdym oknie są stoliki. Chociaż to miejsce wskazuje na to, że tutaj chyba odbywają się jakieś koncerty. Spędziłyśmy ponad godzinę w autobusach, żeby dojechać do Award. Jest 16:50. Początkowo w ogóle myślałyśmy, że jest do 17, ale Naver pokazuje, że jest do 18, więc przeszłyśmy tutaj. I bilety teoretycznie były pokazane za 13,500, ale niestety nasza karta w automacie na bilety się nie przejęła, więc podeszliśmy do okienka. Okazuje się, że bilety jednak kosztują 17, a skoro została godzina, to uznałyśmy, że to jest troszeczkę bez sensu, ale pan nam powiedział, że jak poczekamy 10 minut, to jest zniżka 13,000, ale wszystkie takie atrakcje są właśnie, jak z tego co było napisane na kartce, która tam była, do 17:30, do 17:45. Anna chciała zobaczyć tygryski. Tygryski za pół godziny idą spać. Więc nie wiem, czy chcemy wydawać 13,000 na ostatnie pół godziny. Później rusza coś, co się nazywa Night Universe i w ogóle nawet nie ogarniam, jak to działa, ponieważ park rozrywki jest otwarty do 18, później są jakieś same światełka. Co jest w sumie trochę dziwne. Wolałabym, żeby te światełka były połączone jednak z atrakcjami, więc stoimy i zastanawiamy się, gdzie iść dalej. I tak naprawdę największą atrakcją tego miejsca jest Zoo Safari, ale ono będzie czynne tylko przez pół godziny, jak już byśmy tam weszły, więc uznałyśmy, że tym razem sobie odpuścimy i zwiedzimy resztę Dejon. Dobra, wsiadłyśmy do jakiegokolwiek autobusu, który tu był, żeby dojechać do naszego następnego celu. Nikt nie jeździ tym autobusem, to trochę dziwne, było bardzo dużo osób na przystanku. Przesiadłyśmy się, w sumie się jeszcze nie przesiadłyśmy, ponieważ się okazuje, że autobus jest dopiero za 26 minut, ale to był MRT, więc wyszłyśmy do środka. Uznałyśmy, że pora na małego głoda i to dosłownie na małego, ponieważ wybrałyśmy najmniejszy ramen. 4 minuty minęły, więc uwaga! Ostatni raz jadłyśmy to faktycznie w 2019, przynajmniej tę małą wersję do spaghetti. Uwaga! Szybka akcja, bo nie będziemy czekać kolejne pół godziny na kolejny autobus. Dojechałyśmy do Puri Parku i będziemy zaraz szukać tych kaczek albo łabędzi do pływania, ale okazało się, że tutaj jest trochę więcej rzeczy niż ja sama podejrzewałam. Jest na przykład taki podświetlony most, którym właśnie zamierzamy się przejść. Nie jest to zbyt stabilny teren, powiem wam. Nie dość, że to jest po prostu taka siatka i trochę się trzęsie, to jeszcze po dzisiejszym deszczu jest mokre. Nie polecam wchodzić w konwersach. Kto posiada konwersy, ten wie, że po deszczu jest dość niestabilnie w tych butach chodzić. Miałam pewne podejrzenia, że to się tak skończy, ale żyła we mnie iskierka nadziei, że jednak nie. To są właśnie te łabędzie, których szukałyśmy cały dzień, o których mówiłyśmy od początku tego vloga. I tutaj nie ma nikogo, nawet żywej duszy tutaj nie ma. Ale stoją w takiej mini zatoczce. W ogóle tutaj musi być bardzo ładnie, jakby był dzień, bo teraz mamy godzinę 18, więc już jest po zachodzie w Korei. Tutaj robi się ciemno bardzo szybko w tej porze, powiedzmy, prawie zimowej. Pokażę wam jeszcze tablicę, która była na górze. Tam jest napisane, że to jest o 21:30. Tak jak powiedziałam, mamy 18:00, a tutaj nie ma nikogo. A jest bardzo ciepło dzisiaj, bardzo ciepło. Zastanawiam się, czy jakbyśmy zadzwoniły pod ten numer, to ktoś by tutaj przyszedł i po prostu nam taką łódkę uruchomił, ale nie wiem. Właśnie chciałam dokładnie to powiedzieć, że mam pewne podejrzenia, że w tym mieście wszystko jest na telefon.
że po prostu nie ma tutaj aż tylu zainteresowanych i po prostu nikomu się nie chce tutaj siedzieć przez cały dzień. Więc jakbyśmy sobie zadzwonił, to może ktoś faktycznie by tutaj przyszedł. Ominęliśmy dwa kolejne punkty naszej wycieczki, czyli to miasteczko historyczne, ponieważ to było totalnie bez sensu. Zaczęliśmy oglądać zdjęcia, jak to wygląda w nocy. I nie było na tyle urokliwe, żeby tam pójść, zresztą mieliśmy bardzo mało czasu, więc uznaliśmy, że pójdziemy do kolejnego miejsca, tylko że kolejnym miejscem był ten tradycyjny rynek. I w sumie jest 19, okazało się, że już wszystko było zamknięte, więc nawet tego nie nagrywałyśmy, nie było co nagrywać. Ale udało nam się w końcu dojść pod The John Sky Road. I najprościej opisałabym to jako deptak z wielkim panelem LED na samej górze. I teraz są nim puszczane jakieś reklamy. Ale tutaj jest bardzo ciekawy plakat, który wygląda jakby tutaj podczas meczów mieli się zbierać kibice i oglądać ten mecz na tym suficie, na tym dachu, na tym panelu LED. Nie mamy pojęcia, czy to naprawdę się odbywa, ale jeżeli tak, to musi być naprawdę bardzo ciekawe przeżycie. Ale to jest kolejne miejsce, które było w każdym możliwym przewodniku po The John, na każdej stronie polecającej miejsca. Także wydaje mi się, że tutaj się dzieje właściwie wszystko. To jest samo centrum miasta, więc trochę się tutaj rozejrzymy. Pierwsza rzecz, która zwróciła naszą uwagę, to sklep z Tangulu. Jest tutaj tani niż w Seulu, tyle mogę wam powiedzieć. Niestety nasz problem foreignera, łegukina, obcokrajowca wrócił. Spróbowałam trzech różnych kart bankowych, żadnej nie przystało, więc niestety nie spróbujemy sobie tańszych borbeczek. Idziemy zwiedzać dalej. Weszliśmy do Aladyna, bo był po drodze. Po drodze do piekarni, tej super znanej, o której już wspominałyśmy wcześniej. I ja nie wiem, jak to się zawsze dzieje, że zawsze do nas ktoś podejdzie i po prostu zacznie nas mówić. Więc podszedł do nas jakiś starszy Koreańczyk. Na początku było dziwnie, ponieważ wybierałyśmy sobie albo mamy k-popowe, a tam sobie uzupełniał swoją kolekcję, znalazł jakieś tam perełki i nagle pojawił się jakiś pan za nami i zaczął chichotać. I byłam jak, no nie, ale zniknął. Po chwili wyrósł z powrotem. I zaczął tam mówić po angielsku, spytał skąd jesteśmy, mówię, że z Polski. Oczywiście standardowe pytanie, spytał czy Polska jest blisko Rosji. I nagle wcisnął mi mapę The John. Spytał, czy tutaj mieszkamy, czy tutaj podróżujemy. Wcisnął mi mapę The John i kazał mi ją natychmiast schować. I mi się już zapaliła jakaś lampka. Wiem, jak to jest dość dziwne zachowanie, że mam w tym momencie schować mapę The John gdzieś tam do swojej torby. Takie, no dobra, to schowałam, ale gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że coś tu się nie tak. Więc poszliśmy czy prędzej zapłacić za albumy. Ten pan nadal był koło nas, nadal znowu wyrósł koło nas. I powiedział, że chciałby wszystkie informacje o Warszawie. Chciałby iść z nami na dworzec autobusowy, więc było jak dobra, Anny, szybciej płać za to. Nagle jakaś pani zaczęła proponować membership, to trwało jeszcze dłużej niż powinno. Ja mam jak wychodzę bez tych albumów, zaraz stąd wyjdę po prostu. Szczególnie, że ten pan bardzo chciał iść z nami na dworzec, bo się zdziwił, że wracamy do Seulu. Ale wyszłyśmy z tymi albumami, udało nam się je kupić, udało nam się wyjść. Ja mówię, dobra, chodźmy stąd szybciej, bo zaraz nas dogoni. No i przeszłyśmy tam, nie wiem, kilkanaście metrów. Ja mówię, poczekaj, bo ja coś wiem, nie? I wyciągam tę mapę i kurczę, i zaczynam ją rozwijać i nagle znajduję to. An się mnie pyta, czemu ja w ogóle cokolwiek podejrzewałam, bo jego zachowanie nie było normalne. I kazał mi to wszystko wcisnąć do torby od razu. Ja to rozwijam. Tu jest jakaś propaganda totalnie a propos Chińczyków i ich zachowania w Korei. Jeszcze tego nie przeczytałam, ale tutaj jest na przykład napisane, że Chińczycy dawali opium Koreańczykom, że Chińczycy zawsze coś kradną. Że wszystko, co koreańskie, tak naprawdę kradną Chiny, uważają, że to jest ich. To jest tego bardzo dużo, ja w ogóle jestem w szoku, czemu to zawsze spotyka nas. Ja sobie to przeczytam w drodze do domu, potem może wam zrobię streszczenie tego, co Koreańczycy myślą o Chińczykach. Tu się wszystko dzieje za szybko, nagle stanęłyśmy w jakiejś kolejce do tej piekarni. Ja nawet nie wiem, co tam w ogóle jest, nie wiem, co tam kupić, nie wiem, ile to kosztuje. Ale w Korei jest tak, wiecie, że jak tłum jest gdzieś, jest jakaś kolejka, to po prostu idźcie za nimi. I to jest ta piekarnia, ta konkretna w centrum i ona ma 48 tysięcy opinii, ponad 4,52 gwiazdki na 5 możliwych, więc chyba jednak warto. I nasz znajomy, jak tylko dowiedział się, że pojechałyśmy do The John, to nam powiedział o tej piekarni i od tej chwili zdążył mnie już zapytać 3 razy, czy na pewno do niej pójdziemy i czy już tam byłyśmy. Weszłyśmy do środka i zaczynamy oglądać. Na pierwszy rzut są takie rogaliki, ale my chyba szukamy czegoś innego. Czegoś, co wygląda inaczej, jak na przykład ten chleb. Jest bardzo interesujący. Wygląda trochę jak chleb z buraka, ale ma bardzo dziwną
nawet nie wiem jak to nazwać, półpanierkę, polewę, nie mam pojęcia co to jest i to nawet nie jest tutaj podpisane, więc mogę tylko się domyślać. To wygląda smacznie i to tym razem jest podpisane jako cream cheese white bun. Może weźmiemy po prostu kilka rzeczy na pół, co nam się spodoba. Z drugiej strony ten chleb jest podpisany, ten czerwono-brązowy chleb jest podpisany jako Korean style bread. To mnie bardzo ciekawi. Dla samej nazwy wydaje mi się, że powinniśmy jeden taki wziąć. Przepraszam za ten komentarz, ale te ciasteczka tutaj wyglądają jak przerośnięte oscypki. Może za bardzo tęsknię za domem, ale to jest blueberry pie. To jest chyba jedna z tych rzeczy, których trzeba też tutaj spróbować, bo tutaj jest napisane, że to jest chyba tradycyjne ciastko od 40 lat. Wygląda jakby to miejsce było z niego znane, więc bierzemy. Mimo, że kolejka była dość długa, to bardzo szybko nam poszło. Od momentu stanięcia przed sklepem zajęło nam to jakieś 5 minut. Zgromadziłyśmy trochę rzeczy. Najbardziej mnie ciekawi ten Korean style bread. Jestem bardzo ciekawa, co to znaczy koreański chleb. Jest tutaj trochę głośno i z tego, co Karol powiedziała, to wyglądam jak panda. Więc światło tutaj mi nie służy, ale bardzo chciałam wam powiedzieć, że poszłyśmy na kawę, a skończyło się lodami. Skreśliłyśmy większość miejsc, które chciałyśmy dzisiaj odwiedzić, a raczej takie, które wymyśliłyśmy tak na poczekanie, że sobie dzisiaj odwiedzimy, skoro już tutaj wylądowałyśmy. I ogólnie to jest trochę za głośno, żeby to podsumować, a chciałam wam powiedzieć co nieco o Daejeon, w mojej opinii. Po pierwsze, jest to bardzo płaskie miasto. Krajobraz jest zupełnie inny niż w innych koreańskich miastach, w których byłyśmy. Ponieważ zazwyczaj jak gdzieś idziemy, to są góry. Nie ma opcji, że nie usłyszycie. To nie było fajnie. Dotarłyśmy na dworzec kolejowy i pierwszy raz będziemy jechać... Chciałam powiedzieć, że pierwszy raz będziemy jechać KTX-em, ale tak nie będziemy jechać KTX-em, ponieważ udało nam się kupić wcześniejszy bilet na wcześniejszy pociąg, na tańszy pociąg, ale oczywiście nie w maszynie do sprzedawania biletów, ponieważ tam było napisane tak dużymi literkami, że tylko karty koreańskie, a obcokrajowcy są proszeni do pójścia do okienka. Więc poszliśmy do okienka, zdobyliśmy nasze bilety. 21:30 odlatujemy, że tak powiem, czyli za 3 minuty i 9 sekund. Wróciłyśmy już do domu i została nam ostatnia część tego vloga, czyli próbowanie tego chleba, którego jesteśmy obie bardzo ciekawe. Bardzo się kruszy. Kto jak kto, ale wydaje mi się, że my dwie możemy ocenić jakość chleba. O, to ma coś w środku. Tak wygląda. Okej. Okay. No ciekawie. Ja to określałam w sklepie jako chleb buraczany. Chyba nie podtrzymuję tej tezy. Chyba nie. Nie, ale nie mam pojęcia, z czego on może być zrobiony. Przypominam, nazywał się Korean Style Bread. Okej, okay, jesteśmy po teście. To czerwone. Nie mam pojęcia, co to jest, ale jest takim typowym, ja to mówię, puszkiem. To jest takie bardzo napowietrzone pieczywo. Trochę jak bułka, ale takie bardzo leciutkie. To po środku, ta spiralka, to jest ciągnący się ser, a to na górze to jest po prostu stuprocentowa kruszonka. Stuprocentowa kruszonka, tak jak w bułce z serem i nie mam tutaj na myśli takiego sera, tylko taki słodki ser albo drożdżówka, ale jest to zupełnie inne. Jest to zdecydowanie bardziej po tej słodkiej stronie mocy i ogólnie jak będziecie w Daejeon albo w ogóle spotkacie to gdzieś w Seulu, bo nie wiem, może to jest też w Seulu, to polecam, jeżeli ktoś lubi próbować nowych rzeczy. I tym oto akcentem żegnamy się z wami w tym vlogu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!